Dzisiaj powiem wam, jak mamy już jedną stronę przetoczoną. Na drugim kanale, tam Jacek Wtosiński, będziecie mogli zobaczyć, jakim nożem i jak toczyłem prawie po 6 mm wióra. No i uzyskałem ładną powierzchnię. No mamy jedną stronę zrobioną. No i teraz musimy tutaj splanować po przecięciu. Co zrobić? Anna, zrobiłem sobie coś takiego. Tu wyjmę zaraz. Ufujcie. Zobaczcie, zacisnęło się ładnie. O, kawałek papieru ściennego. Łapię to oczywiście odwrotnie. O, w ten sposób, w szczęki. No i dzięki temu nie mam skaleczonego detalu. I drugą stronę mogę sobie spokojnie, ładnie splanować. No i detal powstaje. Dziękuję.